Cześć moi drodzy, witam was dzisiaj super serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj właśnie mija rok od czasu, kiedy wypuściłam swoje pierwsze wideo jak usprawnić kręgosłup na kanał na YouTube. I z tej urodzinowej okazji mam dla was konkurs, mam dla was zamkniętą grupę z treningami oraz mam dla was historię tego, co wydarzyło się w przeciągu ostatniego roku. Zanim zacznę o tym wszystkim opowiadać, na początku chcę wam przede wszystkim podziękować, bo gdyby nie wasza obecność na moim kanale, nie wasza ilość subskrypcji, wyświetleń, łapek w górę, łapek w dół, ten rok byłby dla mnie na pewno dużo smutniejszy, a był naprawdę mega inspirujący. Z drugiej strony jestem dumna sama z siebie za to, że się nie wstydziłam nakręcić to wideo, mimo że, uwierzcie mi, powtórki trwają czasami godzinami, no ale cóż, taka praca. Jestem dumna z tego, że to robię, że się nie boję oraz żeby to dojść systematycznie. I teraz, zanim powiem wam o konkursie, to będzie krótka historia tego, jak wyglądał dla mnie ubiegły rok. Zaczęło się od treningu zdrowy kręgosłup, mobilność klatki piersiowej, mobilność bioder, a następnie stworzyłam wam trening poranny rozruch, który jest jednym z bardziej oglądanych wideo na moim YouTubie. Więc cieszę się, że wy z tego korzystacie. Piszecie mi też o tym w wiadomościach prywatnych, w komentarzach, na które super, super wam dziękuję. No i ten rok tak leciał, kończył się 2020 rok i myślałam sobie, bardzo bym chciała mieć 500 subskrybentów. Wiecie, ile was było? 635, więc przeszło to bardziej moje oczekiwania, niż sama przypuszczałam. I tak, w styczniu miałam 700 subskrybentów, w lutym miałam 900 subskrybentów, i 22 lutego wybił mój 1000 subskrybent. Super, mega wam dziękuję. Obecnie jest was 1235. Następnie zauważyłam lukę. Pomyślałam sobie, a co z tymi wszystkimi dziećmi i młodzieżą, którzy obecnie też siedzą w domach? Przecież my, dorośli, wiemy, jak ważny jest ruch. A co z tymi najmłodszymi? I w ten sposób tworzyłam filmy, które miały tematykę właśnie zdalnego nauczania. I największym wideo, największym na całym moim kanale jest trening WF w domu, przerwa od siedzenia, która ma obecnie powyżej 61 tysięcy wyświetleń. Dla mnie wow. To również wideo, które ma najwięcej łapek w górę, powyżej 500, oraz ma najwięcej łapek w dół, powyżej 200. Aczkolwiek moi hejterzy nie wiedzą, chyba, że łapki w dół również pracują na moją korzyść. Także klikajcie, co lubicie. No dobra, to teraz czas na konkurs. Ze względu na to, że widzimy się już przez cały rok, mam dla ciebie konkurs, w którym może jedna osoba wygrać dwie sesje treningowe online ze mną, trwające każda po 50 minut. Żeby wziąć udział w tym konkursie, musisz wejść na mój Instagram, na dole znajdziesz mój nick i cały konkurs odbywa się właśnie tam. Nie tu, a właśnie tam, dlatego oddelegowuję was właśnie na mój Instagram, Monika Katz. A dla tych, którzy nie wygrają konkursu, ponieważ tylko jedna osoba wygrywa, I'm sorry, mam dla was zamkniętą grupę na Facebooku. Znajdziecie pod tym wideo informacje o tej grupie i tam przez tą zamkniętą grupę będę prowadziła dla was treningi porannego rozruchu na żywo. W poniedziałki i w czwartki między 7 a 7.40 dla osób, które pracują zdalnie i tuż przed rozpoczęciem swojego dnia chcą poświęcić trochę czasu na to, żeby poczuć lepiej swoje ciało, aby rozruszać się, przygotować, wzmocnić nieaktywne grupy mięśniowe. Dla tych osób właśnie jest ta zamknięta grupa, więc z tego miejsca was serdecznie tam zapraszam, a startujemy od 1 kwietnia. No cóż, było dzisiaj mi bardzo miło was widzieć, mimo że zdalnie. Wszystkiego najlepszego, również i dla was, za to, że ze mną tu jesteście. Wszystkiego najlepszego dla waszych ciał, abyście czuli się zdrowi, funkcjonalni, silni, aby was jak najmniej bolało i żebyście czerpali jak najwięcej przyjemności z poruszania się, z ruchu, który dla was prowadzę na swoim kanale na YouTubie. Trzymajcie się super, super ciepło. Besos!